Witam was przeserdecznie. Jest bardzo rano. Widać po moich oczach, są spuchnięte. Jesteśmy w Olsztynie. Witam wszystkich olsztynianinów. Olsztynian. Mazurów wszystkich. Witam serdecznie. Jestem na załaduneczku i jadę z tym do Łodzi. Jest piątek, piąteczek, piątunio. 8 rano. Ładujemy, jedziemy do Łodzi, a potem do domku i zaczynamy weekendzik. Tak jest! Tak jest! Tak jest! To się wytnie. Oczywiście to się wytnie. Dzień dobry. Proszę pana, mam przyjemność zgłosić się w celu wykonania usługi transportowej do Łodzi na inny magazyn, tak? Znaczy pan zabiera, tak? Tak. Na tamten magazyn. Dziękuję. Zanim jednak pojedziemy, moi drodzy, chciałem was poinformować, że sponsorem tego odcinka jest firma YFood, gdzie możecie zamówić sobie na przykład takiego boksa wypełnionego próbkami. Co dzisiaj próbujemy, moi drodzy? Pełnowartościowy posiłek, który zastępuje śmieciowe żarcie na trasie. Możemy sięgnąć w każdej chwili po produkt, zmieszać z wodą i wypić. Dzisiaj wcinamy fresh berry, moi drodzy. W linku poniżej filmu jest przygotowany kod rabatowy dla was, Misza10, gdzie możecie sobie sami zakupić taki zestaw, takiego boksa, popróbować, jak to smakuje. YFoodowi dziękuję za przekąskę. A was zapraszam na dalszą część odcinka. Zapnijcie pasy, jedziemy. Zero wiedzy. Skąd ja przyjechałem? Z tej czy z tej strony? Haha, pustka w mózgu. Chyba będę musiał włączyć jednak nawigację. Przede mną piękna droga mazurska. Z Olsztyna przez Olsztynek, Nidzice, rozkopaną siódemeczkę, Płock i do Łodzi. I weekendzik! Jak ja kocham tą pracę! Normalnie! Wszystkie słupki morali i dopaminy na poziomie zielonym, moi drodzy. Na zielonym. Co ja w weekendzik będę robił? Zobaczymy. Jedziemy w traskę. Życie jest takie piękne. W domku czeka żona, dzieci. 8:50, jeszcze może kochanek jest. Nie wiem. Nie wiem, na którą ma do pracy. A propos kochanka. Natalia, pozdrawiam Natalię, która mi wyskoczyła na szlabanie. Na szlabanie gdzieś w Nełce. Ale słońce, moi drodzy, Miszki, kochane. Pozdrawiam Natalię, która mi wyskoczyła, zablokowała drogę i chciała sobie zrobić zdjęcie. Pozdrawiam cię, Natalia, bardzo serdecznie. I twojego chłopaka też. Natalia. Pozdrawiam. Natalia, pozdrów kogoś. Mamy, tatę, siostrę, ciocię. Pozdrawiam siostrę, pozdrawiam chłopaka Mateusza. Pozdrawiamy chłopaka Mateusza, jego kochankę i... Nie, kochankę nie. Dobra, na razie, hej. Zobaczcie, jakie Mazury są fajne. Uwielbiam tu przyjeżdżać, bo tu jest po prostu pięknie. W górach też jest pięknie, oczywiście, ale tu jest płasko. No, tu jest płasko.
Audi 80. Moi drodzy, słuchawki noszę te, dlatego że one wyciszają mi hałas w aucie, a hałas w aucie jest. Słyszę pojazdy na bombach, patrzę w lusterka, także nie bójcie się. Poza tym ma zestaw głośno mówiący i jest ok. Zrobimy sobie kawusie, tą 60-ką wybór jechać przez Płock z Olsztyna do Warszawy. To był dobry pomysł, bardzo fajnie się tu jedzie, naprawdę fajna droga. Zrobię sobie kawusie i pokażę Wam, jak się robi kawę po januszowemu, czyli jak najbardziej przyjanuszować z kawą naturalną, mieloną, bo taką kawkę ostatnio tylko piję. Nie piję już rozpuszczalnych od roku czy dwóch, nie wiem, nie liczę. Także zabieramy się za kawusie. Do termoska. Mniejsza gapa. Jeszcze raz. Do termoska odmierzamy potrzebną ilość wody, którą będziemy gotować. Wrzucamy to na kucheneczkę. Oczywiście kuchenka AirSonic, to nie jest lokowanie produktu, są po prostu zajebiste. Nie wiem, czy są jeszcze dostępne na Allegro te kuchenki, ale są po prostu wyśmienite, jedyne w swoim rodzaju, jeśli chodzi o jakość wykonania. Zwróćcie uwagę, jaka tu jest jakość paleniska. No dobra, na nasz termosik kładziemy takie coś. To jest Westmark. Takie urządzenko kupiłem sobie do parzenia kawy. Idealnie pasuje tutaj fajnie na termosik. Zobaczcie. Chinpin i wchodzi. Filtr do kawusi. Filtr do kawusi. W moim przypadku jest to rozmiar 4. Najważniejsza rzecz to jest kawa oczywiście. Kawa, którą mielę w domku. Mielę sobie w domku. Kupuję kawę ziarnistą. No. Kupuję kawę ziarnistą. Mielę ją młynkiem przed wyjazdem. I mam zawsze świeżą kawę. Jest hermetycznie zamknięta. No, woda sobie w tym czasie dochodzi. Oczywiście wszystkim, którzy zamierzają takie coś robić, to nie polecam palenia kuchenki w aucie, tylko jeżeli widzicie mnie, to zapytajcie: Michał, cześć, widziałem, jak robisz kawę w aucie, palisz kuchenkę, ja też bym chciał to zrobić. Czy mógłbyś mnie nauczyć albo pokazać, jak to robić? Czy po prostu mógłbyś mi towarzyszyć, bo też chciałbym pierwszy raz właśnie zrobić to w kabinie, tak? Także nie róbcie tego w kabinie. O. Kawusia się robi. I teraz tak, posłuchajcie moi drodzy. Spójrzcie w miejsce, gdzie macie swoje przyrządy do robienia kawy. Nie wiem, czy to jest skrzynka na zewnątrz, czy to jest... Czy obok waszego miejsca, gdzie robicie kawę, czy obok waszego miejsca, gdzie trzymacie słoik z kawą, jest słoik z cukrem? Czy jest tam słoik z cukrem? Jeżeli jest, to sprzedam Wam tip. Jeżeli tankujecie paliwo, to weźcie sobie ten cukier ze stacji. 3, 6 czy 5 saszetek cukru, który jest przy automacie z kawą. Nikt Wam nic nie powie. No chyba, że właścicielem stacji jest taki Janusz jak ja. To wtedy Wam coś powie. Ale tankujecie paliwo, weźcie sobie cukier. Ja sobie biorę zawsze 3 cukry na 2 kawy. Po prostu ten cukier należy mi się jak psu Buda.
może i nie, ale tankuję paliwo i biorę ten cukier. Czy ja go kradnę? Nie! Nie kradnę go. Ja go pożyczam. Nie wiem. Biorę ten cukier, po prostu. Mam głęboko gdzieś, co ktoś sobie pomyśli. Nie wożę cukru ze sobą, bo cukier jest na stacjach, tam gdzie zawsze chodzimy po paliwo. No nie ma takiej opcji, żebym nie zajechał na stację, bo nie muszę tankować. Muszę tankować, a tam jest cukier. Biorę 3 zawsze albo 6 brązowych cukrów, żeby mi starczyły do kolejnego tankowania. Nie ma możliwości, żebym brał cukier z domu. Dlaczego? Dlaczego? Bo ja nie słodzę kawy! Znaczy słodzę. Tylko nie mieszam, bo nie lubię słodkiej. Zakręcacie swój termosik, a wstawiacie go sobie gdzieś w jakieś miejsce, gdzie chcecie, żeby stał. I wyjmujecie go podczas jazdy w momencie, kiedy okazuje się, że ta kawa jest najbardziej potrzebna. Mielona kawka. Polecam. Polecam. Temperatura jest 20 stopni, a wiozę towar na 20 stopni. Mam 20 stopni na pace, że jest petarda. O, ruszamy w drogę. Założymy słuchawki. To jeszcze wam zaraz coś powiem odnośnie chłodni. Przepuściłem panią na pasach. Bardzo lubię przepuszczać ludzi na pasach. Nie, żartuję, lubię. Jeżeli ktoś jest naprawdę zainteresowany przejściem na pasach, to z chęcią przepuszczam. Ha! Ale jeżeli ktoś stoi, ja się zatrzymam i ta osoba czeka jeszcze, aż ktoś tam się zatrzyma daleko jadąc, to mnie krew zalewa. Odnośnie temperatury tutaj na chłodni. Jeżeli mam 20 stopni na dworzu i widzę, że mam 20 stopni na pace, wyłączam agregat. Ta temperatura w ogóle się nie rusza, bo mam tutaj podgląd na bieżąco. To po co mam włączać agregat, skoro go włączę i on i tak nie pracuje w ogóle. Kontroluję sobie. A tym uzyskuje niższe spalanie, żeby mój szef mógł z tego mieć więcej pieniędzy z tego biznesu. Bo wiadomo, że jeżeli szef ma dobrze, to pracownik ma dobrze. Czasem jadę 200-300 km z wyłączonym agregatem. Po co to ma kręcić się, te rolki, te paski, ten agregat prądotwórczy, pracować, jak naprawdę temperatura utrzymuje się sama, prawda? Dzięki czemu można zaoszczędzić jakieś pieniążki i na koniec miesiąca oczywiście nie dostać za to żadnej premii. Także no opłaca się, opłaca się. Oczywiście to jest sposób tylko dla zaangażowanych kierowców i tych, którzy mają rękę na pulsie, wiedzą, że trzeba spojrzeć kuźwa na wyświetlacz z temperaturą, oprócz lusterek jeszcze. Ha, jak przewalisz temperaturę, to nie ma cię, człowieku. No, tak to się mniej więcej prezentuje. Wszystko jest ładnie, czytelnie. Lecimy dalej, 60.
na Płock. Nawigacja pokazuje, że to tutaj. Ale to nie tutaj. Misza wie, gdzie to jest, bo Misza tutaj już był. Bo Misza w ciebie nie jest bity. Zobaczcie, jaki tu jest urbex. Jesteśmy w Łodzi, moi drodzy. Podjeżdżamy pod rozładunek. Fajnie, bo nawigacja pokazuje tą firmę prawie kilometr dalej. Ona jest tutaj. Kiedyś ją szukałem tutaj w zimie. A ona jest tutaj. No. Właśnie to jest kolejna rzecz po Polsce fajnie jadąc. Że możesz sobie przyjacielu odwiedzić wielokrotnie to samo miejsce. To jest ułatwienie duże. A ten budyneczek to jaką ma historię? Nie wiem. Nie wiem. On co tak stoi i niszczeje. Nie wiadomo, co tam było wcześniej. Włókiennicze? I okazało się, że ludzie przestali kupować włókna. I ostatnia paletka. Jeszcze wózeczek. Wydrukował się druczek. Druczki załączamy do dokumentów. I teraz taka dygresja. Szczególnie do starszych widzów. Dlaczego nie kupowaliście włókien? Dlaczego nie kupowaliście włókien? Takie zakłady włókiennicze poszły się. To już nic nie zmieni. To jeżeli tutaj ogląda to jakiś producent włókien, to załatwię ci, kolego. Młodzi widzowie, uratujcie dzisiejsze zakłady włókiennicze. Idźcie do sklepu, kupcie włókna. Nie wiem, gdzie się włókna kupuje. W Lidlu chyba nie ma, ale ja sam dzisiaj osobiście obiecuję, że wejdę na Allegro czy na OLX-a, jeżeli mnie nie stać, to używane włókna. Postaram się kupić jakieś 2-3 włókna na OLX-ie używane, żeby wesprzeć dzisiejsze zakłady włókiennicze. Koniec rozładuneczek zrobiony. Jedziemy do domku, moi drodzy. Piątek, piąteczek, piątunio. Godzina 14. Jadę do domku, jutro jadę na działkę, może domek pomaluję, może tak, może nie, nie wiem, co będzie się działo, jeżeli będzie padał deszcz, no to nie, natomiast jeżeli będzie świeciło słonko, no to tak, tak czy siak, pełen optymizmu, na obecną chwilę
Żegnam się z wami, towar rozładowany, dokumenty podpisane, wszystko jest ładnie, pięknie, jestem zadowolony. Przesyłam też wam tą pozytywną energię, łapcie ją, trzymajcie się, do zobaczyska, hej, 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 hej! Świstak siedział i zacierał beton.